mamy kolejnik, o. O Jezus. Dojechaliśmy. W sumie już wcześniej trochę dojechaliśmy, ale teraz w końcu mamy czas dla siebie. Ja pierdolę, to jest w ogóle tak fajnie, że to ciepło. Ale mam tutaj też McDonalda, którego nie mamy w Polsce. Nie było dużego wyboru, bo była taka godzina, w sumie taka godzina, która jest godzina 21. Jest trochę późno na maksa, jeszcze taki lot długi mieliśmy, ale mamy tutaj nuggetsy, to akurat znacie. Nie, to jest pojebane, kurwa. Olejnik musiał nam nagrać film, kurwa, z Madrytu, żebyście zobaczyli, kurwa, jak się na wywczasie, kurwa, żyje w Madrycie. W Madrycie z McDonaldem, którego wy, kurwa, na oczy nie widzieliście. Ale mamy tutaj, patrzcie, takich sosów w Polsce nie macie. Buffalo! Ja tutaj jestem, żeby robić muzykę i pokazać wam, że będzie grubo jeszcze u mnie w tym roku. Chciałbym wam też pokazać widok za okna, jaki mam zajebiste. Gdy co może być grube, to ty jak będziesz tego maka wpierdalał sosem Buffalo. Nie mogę, stary. Wszystko jest zrobione. No i wszędzie masz gitary. W Warszawie macie restaurację. Tą właśnie pod śródem tej gitary. Ale hotelu chyba nie widziałem w Polsce. Więc coś ciekawego nowego. Ogólnie też to jest w takiej dzielnicy, odejść trochę. Ogólnie też to jest w takiej dzielnicy trochę niebezpiecznej, ale to już wam jutro pokażemy, bo no nie ukrywam, jest trochę creepy. Wszystko jest... jak to się nazywa? Ogólnie ziomek... Ja w ogóle, w ogóle czaisz, że przez to, że my gadamy to po angielsku i po hiszpańsku, ciężko mi jakby teraz jakby tak... jakby wiem. Po tym, że cały dzień gadaliśmy, po polsku, no. Ja chcę gadać... Po tym, jak gadał cały dzień po angielsku i po hiszpańsku, już mu się, wiesz, kurwa, już mu się polski zapomniał. I teraz jest tak, tam u was, jak to się tam u was mówi? Jakby, wiesz... Ale chciałbyś gadać po polsku, ale jesteś takim perfekcjonistą po hiszpańsku. Że, tak, Sebastian mnie uczył hiszpańskiego. A ja w ogóle powiem, mam historię, bo jak tylko przyszliśmy na recepcję, to ziomeczek powiedział, żeby nie skręcać w lewo, bo tam jest jakaś dziwna alejka, a tam ponad poszedł do sklepu. No, pierwsze co przyjechaliśmy, to poszedłem tam do sklepu. Czy dziwna alejka? Las no, Palm... Osiedle, osiedle pies, bardzo pies, jakieś takie... Pies, coś takiego, pies? Las pies? Nie wiem. No coś takiego to było, no ale ogólnie dałem radę. Było creepy. Widzimy się jutro. Bo trzeba zjeść i... Czaicie, że kurwa olejnik był w stanie pójść sam do sklepu w Madrycie? Rozwija się nam, kurwa, Tomasz. Czy się musi spać, bo jestem już padnięty mega, a wstałem o 8.30. Po co mu tydzień? A mamy 7.30, ja pierdzielę, nie. Jaki to jest dokładnie w sensie wielkość? Mniej więcej, żeby bratoleta jaka była. Ja ją zmniejszałem o 2. O 2 mniejsza. Nie, okay. Od dwa miesiąc. Ile ekspresa mi wyszło? Jaki to? Zegarek? Warszawia. Yeah. Disney nie teraz kończony. No, będzie k***a klasa. Znaczy by pewnie... Ty, Tomek, bo odpowiedz mi na jedno pytanie. To co, Sebastian was kurwa nie wpuści do tego wynajmowanego mieszkania, które ma 35 metrów kwadratowych, jest w najgorszej dzielnicy w Madrycie? I mu kurwa karaluchy zapierdalają? W rytmie la cucaracha, la cucaracha. Już to widzicie na YouTubie, a tutaj macie. Jak to wygląda? Przyjechał do twojego mega hotelu, kurwa, w dziwnej dzielnicy z mikrofonem? No, siedzieliśmy sobie tutaj. No, dla Nitra pozdrowienia, więc... Dzięki. Nie będę wam tu więcej pokazywał, bo musicie po prostu posłuchać sobie tej nuty. I cała Polska będzie śpiewała. Wiecie, co będzie śpiewała. Sikarius, bang bang i Nitre. Szmać drugiego. Będzie zajebiście, bo już i tak jest. Mamy co północny, a już nie staliśmy. Ja pierdolę, kurwa, Filip i Flap. Dobra, lecimy. Przepraszam, czy to jest dla mnie może prezent? Prezent for you. Okej. Okay. Nie sądziłem, że będzie tak najebiście, że ty
Jesteś taką zajebistą osobą bez kitu. Mordką. No ja i cały dzień... Zobaczcie, ten Tino w niebo wzięty. Bo tak jak on normalnie Niemcom, kurwa, za 50 euro liże dupę, tak teraz olejnik mu całą opierdoli. My dzisiaj powiedzieliśmy, że się czuję całe życie, no. Bez kitu. Ja Seba jest, kurwa, tak pozytywnym wariatem, że naprawdę każda osoba, która na niego A, żebyś, a wygląda wtedy... jak mitrozyniak. No, tym bardziej, to wtedy... Czy robiłeś miejsce na karcie? Jesteś z Chin czy co? O co tobie chodzi? No ty chyba Chińczyk jesteś. My aktualnie jesteśmy w jakimś nocnym, a ogólnie to jest bardzo dużo nocnych. Nie to, co ja w... bardzo bym uważał, nie to, że większość dziewczyn w Warszawie śmierdzi jak to. Tak, grabando ellos, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque estos son, nosotros somos puro polaco, hermano. Polonia, yo soy mitad chileno, ¿me entiendes? ¿Chileno también? Sí, yo soy chileno y este es un luchador, este lucha en jaula. ¿Jaula? Sí, nosotros luchamos así. ¡Rá! Kurwa, kiedyś stówkę dało, teraz tylko 10 euro. Wyjdzie pa puta Portugal. Puta puta Portugal, końca to tam są odpecja. Co? Ja kurwa dojebany vlog. Musiał Lejnik do Madrytu przylecieć, żeby wam sklep nocny pokazać i McDonalda, nie? Nie wiem, on temu chyba Żulowi powiedział, nie wiem do kogo on to mówił, że odejść do jebanej Portugalii. Potem to powtórzył, a przedtem tamtym chłopom mówił, potem mówił, że jest w połowie Polakiem i połowie Chilijczykiem, a że Olejnik jest, Olejnik jest wojownikiem, który się kurwa w klatce bije. No. Na kebaba? A nie, tylko to na kebaba alimentacion, ali. Nie. Powiedz jej. 50 euro. Ale ile ja tam zostało? Jak chcę wam powiedzieć. Co? Nie, bo ona gra teraz to mi się lepiej podobasz. Tak, to jest po hiszpańsku. Now you're talking. Now we're talking. I to jest ten olejnik, który przez cały dzień, kurwa, tak napierdalał po angielsku i tak napierdalał po hiszpańsku, że mu się polski zapomniał. Nie rozumiem. Dobra, jest. Seven feet. 8 dni. To jest kupia żółwia. A tutaj jest kwiat hiszpańskiej młodzieży. Patrz, jakie piękne. To są najładniejsze laski w Hiszpanii. No nie wiem, czy dobrze. To jest bardzo dobrze, jak chcesz być as... O, ja pierdolę! Nie no to jest. No słuchaj, chłopie, jeżeli stać się na coś takiego, to ty już jesteś inna liga, nie? My chcemy, żeby on walczył. Tak jest. Nitro, my chcemy, żebyś ty walczył. A nie ja bądźcie, ci to mówię o pizzy. Jako przyjaciel kur... Fizy. Jako przyjaciel kur... Żeja, Słowika. Ja chcę, żebyś ty kur... walczył. Z tym człowiekiem. Ja chcę, żebyś ty kur... walczył. Ty internetowy kur... Ty. A ja jako przyjaciel Kluski. Jako przyjaciel Romualda Wróbla. Chciałbym odpowiedzieć na to wyzwanie. Możesz mnie kurwa pocałować w kutasa, frajerze.
z Fuksem robiłeś swoją karierę, mi tu po jeden. Ale wiecie, co chcecie? Dziękujemy za obejrzenie tego materiału, jeżeli na to wchodzicie w tym momencie. Fajnie się z nami bawiliście. Madryt to wspaniałe miasto. Z Sebastianem robiliśmy dwa hity, więc mam nadzieję, że wam się to podobało, ponieważ robiliśmy dobrą robotę i pokazaliśmy, że jedna robiliście i pamiętajcie, że... Good music. Więc pamiętaj jeszcze. No ogólnie bardzo fajna wycieczka, bardzo fajna przygoda. Fajny jest Madryt. Polecam, żeby zerknąć. Ogólnie dzisiaj sobie jedliśmy. Co my jedliśmy? Na to były naczosy. I nie jedliśmy przede wszystkim McDonaldów. My w tym momencie dziękujemy. Mam nadzieję, że jesteście z nami do końca, ponieważ to jest wszystko, to się dopiero zaczyna. Sicarius, bang bang. Zobaczenia. Co z... Sentino się wysrał. Jakiś losowy, kurwa, głąb trzymał kamerę pod koniec. Fajny vlog, nie? Fajny. Fajny, mega mi się podobał. Nie, oni są chorzy na głowę, ty. Tego też jeszcze rozumiem, bo dla atencji by wpierdolił własne gówno, nie? Nie, masakra. Czy serio, Tomasz, nie masz nikogo koło ciebie, kto by ci powiedział, że jesteś idiotą? I by cię odwiódł od tego typu pomysłów? Ale spoko, bo dzisiaj jest czwartek, 4 kwietnia. Ja 9 jestem w Madrycie, ty. Tak się złożyło. Będę cię wypatrywał. Zobaczymy. Będę cię wypatrywał. Niesamowite, kurwa. No, nie mogę, no. Znaczy, ja wam powiem tak. Ja rozumiem, po co to zostało zrobione, nie? To zostało zrobione jakby, żeby Olejnika podpromować przed jego nadchodzącą mega walką nad, nie wiem, z kim się bije na Prime. Tylko wszystko zostało tak, kurwa, dobrze zrobione, że najpierw inni uczestnicy, kurwa, panelu na Prime kazali mu wypierdalać, jak zadzwonił. Kasio go zlał ciepłym moczem, a kurwa Olejnik tam z telefonem, jakby Messi, jakby kurwa Jezus Chrystus kurwa dzwonił. O, patrz jak to dzwoni, Seba, powiedz im. Cześć, z tej strony mówi Sentino. Nie no kurwa, ja pierdolę. Dobra Sentino, wisisz mi 50 tysięcy euro, naliczam ci karę i 9 kwietnia przyniesiesz mi te pieniądze w zębach. Na początku gram wii się zobaczymy o godzinie 18.30. Przyjdziesz, klękniesz, przeprosisz, poliżesz mi buta i potem ci pozwolę wypierdalać. 50 tysięcy euro 9 kwietnia w Madrycie. Czy 9? No bo 9 akurat lecę na mecz Real Madrid Manchester City. Więc no mam nadzieję, że przyjdzie. 18.30 na początku gram wii. Zapraszam, 9. 18.30. Obsługujcie komputerę.